Witam Was wszystkich bardzo serdecznie i dzisiaj opowiem Wam o projekcie, który przeleżał na moim dysku już ponad 2,5 roku, zanim doczekał się, aż o nim opowiem. Projekt ten to tak zwany TV Beacon, czyli takie urządzenie, które pozwoli nam w magiczny sposób wyłączyć wiele telewizorów naraz. Oczywiście telewizorów różnych firm, różnych producentów o różnych kodach, które służą do ich wyłączenia. O tym projekcie dowiedziałem się jakieś 10 lat temu od youtubera, który nazywa się KipK, który występował też na kanale Make. Hi, I'm KipK, your host for Make Magazine's Weekend Projects. I'll be the first to admit that I love TVs. Kanały te dzisiaj, pomimo tego, że mają naprawdę dużo subskrypcji, nie są dość popularne. Swoją drogą, KipK to kanał, na którym się wzorowałem. Oglądałem go lata temu, czekałem codziennie na te odcinki i bardzo chciałem wiele z nich wykonać. Stamtąd też wzięło się moje zamiłowanie do na przykład laserów. No i ogólnie z tych filmów przejąłem trochę stylu, jak teraz je oglądałem, to naprawdę aż się zdziwiłem, jak dużo. Jak mówiłem, bardzo wiele z tych projektów chciałem wykonać, no i jednym z nich był właśnie TV Beacon. Niestety w tamtym czasie nie miałem odpowiednio dużo wiedzy, ani też dostępu do odpowiednich części, które by mi to umożliwiły. Istniały oczywiście kity, które ten właśnie youtuber na przykład robił i sprzedawał, z tym, że były one dostępne w Stanach, a ja nie dość, że jeszcze sam raczej nie robiłem jakichś większych zakupów przez internet, to pewnie nie robiłem ich też z zagranicy, więc w ogóle nawet o tym nie myślałem. Ogólnie w tamtym czasie zabawa mikrokontrolerami nie była na tyle popularna i łatwo dostępna dla wszystkich jak dzisiaj. Wymagała znacznie więcej wiedzy i nie była tak przystępna. Dzisiaj mamy Arduino od razu połączone z programatorem na płytce i podłączamy to pod USB i koniec, możemy się bawić. Wtedy wymagało to trochę więcej zachodu. W każdym razie parę lat później przypomniałem sobie o tym projekcie i to mniej więcej w okolicach, w których sam bawiłem się Arduino. Jak się okazało, ktoś przerobił projekt właśnie z tamtego układu, który swoją drogą nazywał się Atiny 85V, na kod, który będzie działał na Arduino. Link do repozytorium z kodem do tego projektu znajdziecie w opisie. Znajdziecie tam również link do bloga osoby, która ten soft przeportowała. Jest tam również schemat podłączenia tego układu, jak to poskładać, żeby to działało. Także jeżeli będziecie chcieli sobie to zrobić, to nie ma żadnego problemu, wszystko jest tam opisane. Podlinkuję Wam też poradnik, jak zrobić to w oryginalnej formie, czyli na tym sterowniku Atiny 85, jeżeli chcielibyście się pobawić trochę czymś bardziej skomplikowanym, albo po prostu spróbować czegoś innego niż Arduino. I teraz zaznaczam, że jeżeli chcielibyście to wykonywać, to raczej pójdźcie tamtymi tutorialami. Ja jak wpadłem na pomysł, żeby ten projekt zrobić, no to po prostu złapałem rzeczy, które miałem pod ręką. Chciałem też zrobić przy okazji jakiś eksperyment, no i wyszło to tak jak wyszło. Działa, no ale nie jest to zbyt optymalne rozwiązanie. Mimo wszystko mniej więcej przeprowadzę Was przez te materiały, które mi na dysku zostały. Pokażę Wam, jak to zrobiłem, co chciałem wykombinować tam, no i pokażę Wam na końcu, jak to działa. Co prawda nie w takich warunkach, w jakich chciałem, no ale będzie widać, że działa. No, teraz jeszcze króciutko powiem Wam, dlaczego ten film tyle czekał, aż go zrobię. No, ponieważ wtedy, jak ten film nagrywałem, to był to pierwszy film, który nagrywałem moim nowym aparatem wtedy. No i jeszcze trochę nie ogarniałem tego sprzętu, także uczyłem się go, nagrywając ten film. Byłem bardzo niezadowolony z efektu tego, jak to wyszło. Obraz był często niedoświetlony, tam się zmieniały parametry podczas nagrywania i takie różne historie tutaj były. Tak więc ostatecznie nie byłem zadowolony z efektu. No i też chciałem nagrać, jak to urządzenie działa w bardziej bojowych warunkach, no ale ostatecznie też jakoś nie doszło do tego, żebym to nagrał. Chociaż raz byłem z tym i z kamerą w sklepie. No ale jakoś chyba wydygałem czy coś. W każdym razie już więcej nie przedłużając, przechodzimy do samego projektu. Jak widzicie, ja wykorzystałem tutaj Arduino Nano. Taki akurat miałem, więc takie wykorzystałem. No i swego rodzaju przetwornicę Step Down, ponieważ chciałem to zasilać baterią 9V. Nie wiedzieć dlaczego, ale chyba dlatego, że mieściła się w mojej pięknej obudowie. Eksperyment polegał też na tym, że wykorzystałem 1W diodę podczerwoną, a nie tak jak to zazwyczaj w tym projekcie jest, kilka zwykłych diod połączonych razem, tak żeby wspólnie działały i świeciły. No i tutaj podkreślam i zaznaczam, że to absolutnie nie było przemyślane, nic nie było
przeliczone. To jest absolutnie niewydajny układ, także tego nie musicie się czepiać, ja o tym doskonale wiem. W każdym razie, jak widzicie tutaj, multimetrem ustawiłem napięcie 5 V na tej przetwornicy, tak żeby to napięcie było odpowiednie dla Arduino. Dalej oczywiście trzeba było przygotować obudowę, ja tam wykonałem otwory pod port USB, tak żeby można było sobie łatwo tam się podpiąć do tego i czasem wgrać coś innego. Obok też wykonałem otwór na przełączniki, jeden służył do włączania urządzenia, a drugi do przełączania trybu pracy z europejskiego na prawdopodobnie jakiś tam zagraniczny inny. W każdym razie telewizory w różnych regionach mają różne kody. Oczywiście trzeba było wszystkie przewody fajnie podłączać, poizolować, sprawdzić czy działa, jak widzicie działa, płytka się uruchamia, także można kontynuować. Pokazywałem wtedy też, nagrywając ten film, jak ten układ zmontować, który zmontowałem do sterowania diodą i jest to, szczerze mówiąc, taki sam układ, jaki wykorzystałem w moim mini grawerze CNC, który sterował w pierwszej wersji laserem. Zmontowałem sobie identyczny układ, nie wiem nawet czy tego potem nie wykorzystałem w tym ploterze, szczerze mówiąc już nie pamiętam, ale nie jest to możliwe, bo ten mam nadal w tym pilocie. W każdym razie tamten był identyczny, no i sprawdził się również przy sterowaniu diodą. Robiąc ten projekt, ciekawy byłem, czy właśnie taka dioda o większej mocy niż kilka pojedynczych będzie miała lepszy zasięg, lepszy kąt, pod jakim działa. No i w sumie trudno mi to było stwierdzić, ponieważ nie robiłem takiego na zwykłych diodach, a żeby to dobrze stwierdzić, to trzeba byłoby zrobić oba i porównać. Wydaje mi się jednak, że w takim układzie, w jakim ja to zrobiłem, nie było tutaj szału. No ale to pewnie ze względu na słabe zasilanie. Jak widzicie, pokazywałem też taką oto płytkę z wieloma przyciskami, ponieważ chyba na tamtym etapie chciałem zrobić z tego pilota jeszcze pilot uniwersalny z innymi jakimiś funkcjami. W każdym razie, zanim ten nasz pilot będzie działał, to trzeba go jeszcze zaprogramować. No i to jest, myślę, że oczywiste. Odpalamy projekt, kompilujemy go i wgrywamy. Z tym, że warto zwrócić uwagę na jeden parametr. Ten parametr służy za opóźnienie między wysyłanymi kodami. Jeżeli nasza płytka byłaby za wolna, no to te kody były źle wysyłane i to trzeba dobrze tam ustawić. To też jest tam podane na stronie, jak to zrobić. Po wgraniu tego oprogramowania i włączeniu naszego pilota, dioda powinna mignąć 3 razy na ustawieniu europejskim. Jeżeli zmienimy stan drugiego przełącznika i potem włączymy pilot, to przy uruchomieniu dioda mignie 6 razy i to będzie właśnie znak, że pilot włączony jest w tym drugim trybie. Swoją drogą, przeglądając te materiały, zastanawiałem się, jak bym to dzisiaj zrobił. Dzisiaj prawdopodobnie zaprojektowałbym tę obudowę na komputerze i ją wydrukował już z gotowymi wszystkimi otworami, tak żeby wszystko ładnie pasowało. No i w tym momencie zastanawiałem się, czy to może jest lenistwo, takie projektowanie i drukowanie, czy może jednak postęp technologiczny wprowadzony do majsterkowania, który być może odbiera nam trochę kreatywności, ponieważ teraz nie musimy już znajdować zwykłych przedmiotów, które możemy wykorzystać jakoś inaczej, tylko po prostu robimy sobie gotowy model taki, jaki chcemy. To tak oczywiście abstrahując od tematu, ale napiszcie mi swoje zdanie na ten temat, ponieważ już nie raz się nad tym zastanawiałem, więc chętnie poznam wasze zdanie. No dobrze, no i teraz czas na efekty. Przez to, że wszystkie moje 9-waltowe baterie padły, no to to podłączyłem po prostu poprzez zasilacz z taką końcówką, jak ma bateria. Jak widzicie, płytka działa, wygląda tak, jak właśnie widzicie i w momencie, w którym naciśniemy ten przycisk, dioda niebieska zaczyna nam migać i w tym momencie rozpoczyna się wysyłanie kodów. Jeżeli klikniemy ją drugi raz, to dioda mignie 3 razy i kody przestaną być wysyłane. Teraz, jak widzicie, klikam ten przycisk jeszcze raz, mając ten pilot wycelowany w telewizor i jak widzicie, nic się jeszcze nie dzieje. Jest tak dlatego, że wysłanie wszystkich kodów do wszystkich telewizorów, wszystkich marek trwa na tym urządzeniu jakieś 1,5 minuty. Czyli krótko mówiąc, ten pilot przez 1,5 minuty spamuje wszystkie możliwe kody, jakie są zapisane w programie, które w różnych firmach telewizorów służą do wyłączania sprzętu. Jak widzicie, w pewnym momencie telewizor się wyłączył, ale skoro się wyłączył, to na pewno można go też włączyć, bo kod do wyłączania zazwyczaj jest taki sam. No i jak widzicie, mój telewizor również się włączył.
No i w sumie dobiegliśmy do końca. Te nagrania, które teraz widzicie i które widzieliście wcześniej, zapożyczyłem z internetu od innych użytkowników. Byli bardziej odważni ode mnie. Ja już jednak jestem trochę starszy i nie chciałem przeszkadzać pracownikom sklepów, psuć im dzień poprzez to, że będą mieli więcej roboty i będą musieli włączać te telewizory, ale na pewno wśród was są młodsze gagatki, którym taka zabawa by się spodobała. Jakby co, to nie wiecie tego ode mnie. No, także to tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie pod nim łapkę w górę. Ja się bardzo cieszę, że w końcu uwolniłem się od tego dawnego projektu. Zapraszam was na grupę Majstry Artka, szczególnie jeżeli chcecie się pochwalić jakimś waszym projektem. No i zapraszam was również do subskrypcji kanału, szczególnie jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych tego typu filmów. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia. Cześć!